Dobra, ale ekipa mocna tutaj dzisiaj. Dzień dobry. Siema. Kim jesteście? Sam spokój. To jest rodzina Murawski. Siema. Uwaga, dobry. Czy możemy światu pokazać wasze po prostu największe szczęście? Tak, największe, tak. To dokładnie. Uwaga. Cześć. Co to za brzydel ci kameruje? Co to za brzydel? Cześć Michalinka. Witaj w Piast TV. Twoje pierwsze kadry. Przyjechaliśmy w odwiedziny do was. Co u ciebie? Przyjechałem do was tutaj troszeczkę was odwiedzić, starych znajomych z pracy. Kogo? Z kim masz kontakt jeszcze? No wiesz, kilka osób jest jeszcze, nie? Buddy? No Buddy, Kuba, Tomek Mokwa. Urosz. No i Piotrek Parzyszek znowu. No i Piotrek Parzyszek, ale z Piotrkiem nie grałem, nie? Tylko się znam. Okej. Okay. Czyli poświęciłeś swój wolny dzień, żeby przyjechać do nas. O Jezus, przestań ze mnie robić nie wiadomo kogo. No, ludzie wyjeżdżają za granicę w dwójkę i wracają w trójkę. Jest. W trójkę? Zobaczymy, jak wrócimy. Powiedz, co chciałbym. Może rozmawiać. Wiesz, z jedenastką wrócę, nie? Co byś kibicom tak chciał powiedzieć? Ja co bym chciał powiedzieć? Tak. Że chciałbym ich odwiedzić, ale niestety nie mam takiej możliwości. Kibice odwiedzają ciebie w takim razie w Turcji teraz. O, zapraszam, jakbyście chcieli. Przyjedziemy na mecz. Jest fajnie, naprawdę jest przyjemnie. A ile masz teraz? 26? 26. Tak na treningu uderzyłeś? Ja wiedziałem tę bramkę. Czy mam. Jak się nazywa gęskie skóry, jak oglądam to? Gęsią skórkę, gęsią skórkę. Valencia prostopadle do Badii! Badia! No normalnie, co? Gęsią skórkę. No normalnie. Legenda klubu. Ty, dobre. Ty to sam zrobiłeś? To może być motorzysta. Mam dość ociasów. Świetne jak kiedyś dotrafił tą piłkę tego bramkarza, to bramkarz idą. Ale widziałeś to? Patrz jak... To jest fajne, jak ten Heitli. Przed uderzenia, on już się cieszy. Patrz. Gdzie on jest? Tutaj w środku? No, ja odejrzał i momentu, który on już wrzuca. Jego ręce, nie? Już. No co myślisz? Tylko byłam przed strzałem, nie? On patrzył, on wymówił potem po meczu. A jak widziałem, że piłkę jest do ciebie, ja jest tak. Spokojnie, nie? Przeglądałem przed chwilą tą bramkę z Legią. Twoja wrzuta, po prostu, wiesz co zrobiłeś, nie? Wiesz, jak ta bramka zaważyła na wielu rzeczach tak naprawdę? No ja dołożyłem cegiełkę do zwycięstwa. Hopie, kurde, tak no. Każdy z zawodników wtedy grał. Pamiętasz tą sytuację? Ale jak to wszystko w głowie? To było szybko? To był automat. Już przed otrzymaniem piłki już wiedziałem, że będę wrzucać, nie? No to... że wyszło tak dobrze, no to się nie spodziewałem, nie? No Buddy, jak wrzucasz mu na wolę, to jest pewna piła, nie? No i Buddy tam zabił bramkarza, nie? Prawie przerwał siatkę. Ciekawa sytuacja. Widziałeś, co zrobił Tom? Że już podczas wrzutki nikt tego nie zauważył. On już podniósł ręce, kiedy jeszcze Buddy nie miał piłki. Tak? Tak, musisz zobaczyć tą piłkę. A to muszę zobaczyć, to powiem ci, na to nie zwróciłem uwagi. No uwaga, był tak pewny, że trafi, że po prostu mi z ręki. Nie no, Buddy jak ma na lewej nodze na woleju, to jest 90%, że bramka, nie? Jeszcze z takiego bliska, nie? Mamy tu dwóch wicemistrzów Polski, jednego mistrza po latach spotkania. Zaczynamy. Jesteście najbardziej utytułowani zawodnicy w historii klubu. Przecież ci nie cisnę. Przecież to jest piękne, że spotykacie się po latach i dalej macie kontakt cały czas? Mamy kontakt, ale ja nie mam mistrza. No, może będziesz miał, że może wrócisz i wzmocnisz nas. Jak zaufam.
A wy macie dalej kontakt cały czas? Mamy kontakt, ale wiesz co, ja z kim rozmawiałem ostatnio? A byłem u dziewczyna Sebastian, Ania? Tak. Włosy. Ona mi strzygła, no? Strzygła włosy. Dziewczyna, czy tak, i powiedziałem, kurde, musi zadzwonić do Murasza, bo no cały czas, no jestem w telefonie, kurde, jutro zadzwoni, jutro, albo pisze. I potem już jest miesiąc i nie zapominasz no. Później, no normalnie. No, musiał przyjechać. A najważniejsze jest to, że jak się spotkamy, ja się czuję, że jak nie wiem, jak gdyby on, widziałem, zawsze, byłem z nim wczoraj. Tak, mam być. Normalnie. Ja zawsze powiem... Ja czuję, że jak wrócę do Piast... Znaczy, jak już wrócę do Gliwic, to tam Badia będzie prezydentem. Tak czuję. Powoli, nie? Powoli. Nie, zobaczymy. Zostajesz już na zawsze z nami. No, nie wiem, ja na przykład przyjechałem do Piasta, oni... Ty ile miałeś? To było w Hiszpanii, nie? Tak, ty miałeś 19 lat wtedy, no, 19, 18, jeśli byłeś taki młodzieżowiec. 2014. On był tak, kapitan młodzieżowiec. Młodzieżowiec, no. No. 2014 to było? Jak Badi przyszedł? No. 14. No. 14. 6 lat temu. Ja pierdziel. No. Siódmy stary sezon. Jesteś, co? No. 30 lat. Nie, to jak z 30 lat, to tutaj jesteś młody jeszcze w Turcji. No. W karierę spotkać dużo z zawodnikami. I są kilka, które, nie wiem, będzie... Masz kontakt, masz kontakt i będzie ze mną zawsze, na zawsze. No zawsze, i on jest jeden z takich. Nie wiem, od początek miałem od razu fajny kontakt. On dużo mi pomagał w Gliwice, w siadnie. Użyłem polskiego, nie? Z mój polski też. No i dobry człowiek. Mój kapitan zawsze mówi to samo, on jest mój kapitan. Dobrze, wiesz. Dobrze. Coś 58 lat i jeszcze gra w piłkę, zobacz. Powtórzysz to? Co mówisz? Mówisz, że to jest nienormalne, że Jakub ma tu jeszcze w piłkę kopie. No zobacz, jak żywy. 58 lat ma chłop, nie? Jeszcze gra. Nie, on wie, że to są żarty i też umie żartować z samego siebie, więc to jest ważne. A wracając do was, tam was połączyła też ta sytuacja dosyć trudna z przekazaniem opaski kapitańskiej, nie? I to było bardzo fajnie, wtedy Badi zachował, pamiętam, że powiedział, że dla niego zawsze ty będziesz kapitanem numer jeden. I to było świetne. Ale oba jesteście kapitanami Piasta Gliwice. No zawsze już, tak? Tutaj najmłodszy kapitan, myślałem o tym właśnie wczoraj, że... No. Tak? No, najmłodszy kapitan, miałeś 22 lata, to było na Krakowi bodajże, pierwszy meczu chyba. Kurde, nie pamiętam, kiedy byłem pierwszy raz. Dla mnie, ja pamiętam, to był dla mnie troszkę głupia sytuacja, jak Wdowczyk w ten moment mi dał opaskę, bo kurde, jeszcze z nim, dobry kontakt, dobry kolega, i on już nie będzie kapitan, ja będzie kapitan, ale w takiej sytuacji nie możesz powiedzieć, dobra, nie jestem, nie możesz. Ja też czuję się ważny zawodnik w drużynie, w klubu. I z nim rozmawiałem o ten temat i nie był problem, ale dla mnie, no to, ja zawsze mówię to samo, że on był, ja miałem opaskę, ale on był mój kapitan. Tak, no, bardzo młodo, to bardzo też niekomfortowa sytuacja, ale super z niej wybrnęliście. Wy wybrnęliście z tej sytuacji z klasą, bardzo, pamiętam. No, wiesz, no, są rzeczy, na które nie masz wpływu, nie, w życiu i było jak było, ale myślę, że, wiesz, to, że nie wszyscy chcą na przykład dla ciebie dobrze, to jak masz przyjaciela i dzielisz z nim szatnię i tak samo nie wiem, po szatni też się spotykasz i masz dobre relacje, no to nikt z boku ci nie zniszczy tych relacji, bo na przykład wiesz, to tak jak była ta sytuacja, to wiesz, ktoś by mógł pomyśleć, o, gadasz dalej z Badią? Przecież takie chamskie zachowanie, wiesz, wziął opaskę i w ogóle za twoimi plecami czy coś. Pewnie tak samo by się zachowało, to wiesz, no to jest wyróżnienie i tym bardziej, że Badi zasłużył na tą opaskę. Uważam, że naprawdę fajnie, że on został tym kapitanem. Włączył światło, bo ja już mam ten wiek, to już nie. Nie widzisz? Pół godzinki. Jaskra? Pół godzinki. Kubuś, chciałbyś być trenerem bramkarzy tutaj? No tak, ale dobry. Szczerze? Jakbyś się nauczył języka tureckiego, to tutaj jesteś w Turcji, no. To tutaj jesteś naprawdę kozak, nie? Dużo no, rozmawiać, rozwodzić. No. Ja jeszcze pamiętam, gdzie to było, tam w siadni. Tak. Dla mnie nie był komfortowy. Wiem jedynie to, że no nie fajnie to wszystko wyszło, bo
bo są różne decyzje, trzeba w życiu podejmować ciężkie decyzje, ale można to zrobić z klasą, nie? A nie każdy wyszedł z tej sytuacji z klasą, myślę, że my we dwóch normalnie, byliśmy tak, jak powinno to wyglądać. Dlatego no po latach się dalej spotykacie, to jest świetne, to scementowało mi się wydaje, bo też bardzo relacje. No wiesz, no, mieliśmy zawsze dobry kontakt, więc to też nie zmieniło za dużo. No. Też wiesz, to były takie początki, gdzie ja widziałem po Badim właśnie to, że był taki trochę inny, w sensie, że skrępowany chyba był, że widział, że nie chce chyba tak za bardzo, żeby problemy jakieś były czy coś, nie? Przyjechałem, wiesz, wysłali mnie z klubu, z Turcji, jakieś perełki zobaczyć, więc jestem. Kto jest perełką, tak poważnie, do wzięcia? Trener Fornalis. No, jak się wygląda taki trening? Nie masz takiej oczy, byś tam pobiegał? Tutaj z nimi? No pobiegałbym bardzo, kurczę, nawet piłki. Chciałbym, żeby wiesz, jakbym wrócił kiedyś do Gliwic, czy do klubu, czy ogólnie do Gliwic, no to wiesz, chciałbym spotkać wielu przyjaciół, nie? Wielu znajomych, z którymi miałem do czynienia, ale wiesz, no Badi jest Hiszpanem, więc to jest naturalne, że kiedyś może będzie chciał wrócić, nie? Do Hiszpanii. Też ma, wiesz, rodzinę całą w Hiszpanii, żona i dzieciaki tak samo, wiesz. To, co teraz robią tutaj, no to jest jego praca i ogólnie, wiesz, dla nich to jest fajne, bo to jest coś innego. Też zwiedzają i korzystają z tego życia, ale no kiedyś to się skończy. Ale skończy się na tyle, że wiesz, że zawsze będzie mógł tu wrócić, nie? Tym bardziej, że nie oszukujmy się, ale to jest taka postać, że jak wróci do Gliwic, no to na rękach będą go nosili, no bo to jest nasz Badi, nie? Podobnie jak ty, no obaj teraz na emigracji jesteście, ty jesteś w Polsce daleko od domu. No wiesz, no to jest jesteś... część naszego życia, nie? A najważniejsze w życiu, mi się wydaje, że... dobra, możesz być mistrz Polski z Piastem, wiesz, mistrz Polski, dużo meczów, bramki i tak dalej, ale najważniejsze dla mnie jest tak, że musi być, że kiedy się skończy kariera, żeby ludzie będą mnie pamiętać jako fajny człowiek. Tak, tak. Dobra, był dobry piłkarz, ale jeszcze lepszy człowiek. I potem wracać i możesz rozmawiać z wszyscy ludzi i to jest najważniejsze. No i ja myślę, że dobra, dużo muszę się zmieniać, no, żeby kibic zaczynał mi hejtować, no, ale nie wiem, ja mam taki charakter, że nie, mam bardzo dobry kontakt z wszyscy ludzie w Gliwicy. Nie wszyscy mi kochają oczywiście, ale prawie wszyscy. Kiedy się widzimy w takim razie następnym razem? Gdzie? Jutro rano na śniadanie. A potem? Bardziej Polska Gliwice, czy bardziej za rok Turcja Titanic? Nie no, myślę, że ja na pewno... łatwiej w Gliwicy. Ja na wakacje na pewno przyjadę do Gliwic, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak. Słuchaj, Badi, mam coś dla ciebie. A co to masz? Ja też mam coś dla ciebie. Co masz dla ciebie? Aj. Ale fajny. Numer 8, wiesz? Nie, numer 9. Podoba nowy kolor. To jest mistrz Polski, tak? No, mistrz Polski, już patrz. Już było? Patrz. Oj. Czekaj. A nie, my nie mamy. Szkoda. Ale też jest kogut, nie? No kogut, tak. Ty masz orła, a ja mam kogutę? Wasze są trochę kurczę bogatsze, nie? Te zbroje. Dlaczego tak? Dlaczego? Tak, ale super wyglądacie. A tyłu można jeszcze z tyłu? O, czekaj. Szukasz Murawski. A z miłością? Z miłością. Dobra. Z? A, no. Okej, okay, i jeszcze na... No dobra, no. Czekaj. Dla mojego amigo? Tak. Ja też to dobra, wiem, bo się... Trzymajcie się. No już. No wiem, że płaczesz, bo wyjeżdżamy już, tak. No tak, już. On nienawidzi się pakować. Ale super. Wiesz, łatwo nie będzie, nie? Nie będzie. Wszystko się mieści. Wszystko jest. Co, możemy się pakować, nie? Tak. Szerokości i do zobaczenia sobie razem. Przykro się żegnać, no, ale niestety, nie? Lepiej się witać niż żegnać? Uważaj, żeby cię nie przejechali, nie? Dobra, Bartek, no to co, powodzenia i do zobaczenia na naszej. Tak jest. W maju, pod koniec maja przyjadę.